Pom. Czekaj. O. Ja muszę sobie poprawić zajebistą fryzurę. Ja mam gdzieś grzebień, może się uczeszemy. No, dokładnie. Słuchajcie, siema, witamy was. Witamy was. Widzicie nas? Napiszcie nas, czy nas widzicie. I czy się nie zacina nic. Właśnie, czy jest okej. Okay. Poprawcie fryzurki nieraz. Dobrze. Coś nie chce działać ten czas. Dobra, chuj. Dobra, widać i słychać podobno. Okej. Okay. Korczas nas nie ogląda, także jest słabo. Los. A właśnie, chciałem powiedzieć a propos Korczasa, że ustawiliśmy, to znaczy ja, to w ogóle jest jakiś sukces. Pierwszy raz nabiłem szyszę przed przyjściem Omala i nabiłem ją sposobem właśnie Korczasa. Więc tutaj wielkie, wielkie gratulacje dla Korczasa, bo nauczył mnie nabijać szyszę. Zrobiłem dużą dziurkę i cztery dziurki małe. Lubię dziurkować, dziurkaczem. Lubię dziurkaczem. No mów. Słuchaj, ja się stresuję trochę, bo lecimy. Co testujemy? Testujemy tytoń, który obiecaliśmy. To jest Starbuzz. Jak on się nazywa? Pokaż pudełko. Zaraz pokażę. Maciek schował pudełko. A propos, czy się lepiej pali, to... Za chwilkę powiemy. No pali się dobrze, tak? Ale żeby lepiej się jakoś paliło, to nie powiedziałbym. I szczerze mówiąc, ten jakie to malutkie pudełko jest. No. O Jezu, ale mam fryzurkę. Powinienem do stylisty pójść. Kurwa, nie, w którą stronę. Powiem ci, ja też się kurwa, ale pierdolę to. Powiem. Kurwa, nie mogę dać. Powiem. Nie stresujcie się, Marta, no. Zobacz. W ogóle pozdro dla Marty. Pozdro. 600. Marta, o, to jest kod 69. Zobacz, Oskar teraz doszedł, trajer. Kod 69. Tak. No, Marta chciała. Marta się mnie pytała, ciekawie jak smakuje 69, no. Zapraszamy do Warszawy, się dowiesz jak smakuje 69. Dokładnie, tak wygląda ten tytoń. Chciałem właśnie podziękować jeszcze raz Wojtkowi, który nam wysłał ten tytoń i mega profesjonalnie go zapakował, bo oprócz tej folii, którą tutaj nie wiem czy widzicie, jest też folia, w której jest tytoń i Wojtek ją zszył z szywkami. Żeby, no nie wiem, żeby smak, tak, nie uciekł. No i dobra, szczerze mówiąc nie wiem w ogóle do czego go porównać. Jak go powąchasz, to mi się wydaje, że on smakuje jak takie landrynki. O, jak landrynki. Tak trochę cytryny, no. Czuł. Cytryna, ale taki, landrynki generalnie. Jakiś taki drink zdecydowanie. Brawo dla Wojtka. Brawo dla Wojtka. Właśnie, Wojtek jeszcze przysłał... Różowe landrynki, tak, przysłał to w kopercie pocztą w takiej bąbelkowym kondomie, nie? Więc generalnie zaimponował mi strasznie. Lubi poruchać sobie. Tak. Żart prowadzącego Zygmunta Heizera. Także strasznie mi zaimponował profesjonalizmem swoim. Ale patrz, Kamila nie ma. Kamila nie ma na czacie, nie ogląda nas. Nie ogląda nas, nie lubi nas. No nie dobra. Lubi nas. Pozdro dla Kamila, może kiedyś się obejrzy. Dobra. Jeżeli się nagra. Miałem coś powiedzieć na temat tego tytoniu. Powiem szczerze, tak, że smak tego tytoniu nie odbiega zupełnie od lepszych tytoni Alwachy. Po prostu, no zawiodłem się. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie lepszy niż wszystko inne, co paliliśmy. Jakie jest to lepsze? Borówka. Five Pipes, tak? Ale wymięka, ten Starbuzz przy borówce wymięka. No niestety ja mam takie wrażenie, nie wiem, jak Amal też ma takie wrażenie z tego, co powiedział przed chwilą, że ten tytoń jest trochę przereklamowany, tak? Wszyscy mówią Starbuzz. Właśnie, pokaż. To jest produkowane w USA, bo tak coś słyszałem, nie jestem przekonany. Nie chcę tutaj. Tak, USA. Właśnie tak Korczas i inni pseudoznawcy, Shishi, Tytoni i tak dalej, mówią, żebyśmy tylko palili. Zobacz, bo nie macie. O, musisz. Żebyśmy palili Fantazję, żebyśmy palili Starbuzza. A tak naprawdę Fantazja nie wiesz, jakiej jest produkcji. W każdym razie Starbuzz jest produkcji USA, a pojedźmy do Egiptu, stary. Tam wszyscy palą Alwachę albo Nakle. A no. Wszyscy ci pseudo wymiatacze shishowi się chwalą, że palą Starbuzza albo Fantazję. Nie wiem, czy jest się czym chwalić. Nie wiem, pierwszy raz w życiu palę Starbuzza. Powiem szczerze mówiąc, że... nie wiem, no, szału nie ma. Można sobie popalić, ale no... Nie wiem, jakoś generalnie. Przynajmniej ten smak. Jak to mówią dziewczyny nastoletnie, dupy nie urywa. Dobra, a teraz wam zadamy, bo jesteśmy live i jest was już 8 osób. Jesteście tam, bo się zatrzymało się na Marcie. I na Marcie. Nie wiemy, czy wy w ogóle paliliście kiedyś Starbuzza i co sądzicie o Starbuzzie? To nam napiszcie na czacie, dla tych osób, co są na czacie.
My czekamy, bo dupy nie urywa. Dupy nie urywa. Właśnie, a jaki byście nam tytoń polecili w takim razie? O, zobacz, Artur nawet teraz dołączył do czatu. Myślałem, że nasz przyjaciel Artur Malinowski. Nie, Artur. No, ale to... Widzisz, ale jednak ktoś jest, Starbaza nie pali, ale to jest nie bardzo dobra. No, ale... Jakiej produkcji jest fantazja? Może wiecie, bo już nie będziemy chodzić teraz do internetu. Nie będziemy wchodzić na Google. Dobrze. A mi nadal nie działa. Starbucks jest z Jordanu? Jordanu? Kurwa. To z Jordanu tak zwanego. Jordan. Michael Jordan. To tak czyli jak... tak Alwacha. Alwacha jest... Alwacha też jest z Jordan. I nagle. Czyli bardziej ufam teraz już fantazji, powiem ci szczerze. Patrz, Monika miała nam sponsorować tytonie. Moniki nie ma na czacie, nie widzimy. O, proszę, jeszcze Wojtek Kabat jest. Nie no, generalnie tak. Same wrażenie spalenia i to, jak on smakuje, to jak się go pali, to jest okej, okay, tak? Ale powiem ci, że nazwa mi się strasznie podoba. Strasznie mi się podoba to pudełko i nazwa. I ta pani tutaj tam... Wydaje mi się, że jest goła, no. Jest sugestywny, tak? Ale... Dokładnie. Ale... Ja lubię, jak palę sobie shishę, to lubię poczuć ten smak, tak? Ty lubisz poczuć, że się głowa boli. Głowa to mnie od tego boli od razu. To ja wcześniej, słuchajcie, paliłem dwa jabłka na węglach samorozpalnych. O. I tak mi łeb napierdzielał. Zjadłem sobie daniu, słuchaj, bananowy z bułeczką i w ogóle, stary, jak nowonarodzony jestem. Teraz mogę palić do jutra. Ale Krzysztof, ty, jaki tytoń ci smakował? Starbucks czy co? Al-Sahir on pisał, arbuzowy, także pewnie Al-Sahir, chociaż nie wiem. Nie wiem, ja za arbuzem nie przepadam. Co ostatnio arbuzowego paliliśmy? Alwachę chyba. No Alwachę, no przecież my nie wychodzimy tak. Poza Alwachę, poza te rejony. To paliliśmy Alwachę arbuzową i szczerze mówiąc, ja odradzam, bo smakowała jak pestki arbuza, a nie jak arbuz. Paliliśmy też Al-Saraj arbuzowy, to w ogóle pachniało jak smakowało jak Ludwik arbuzowy. powiedzcie mi, jak się wam podoba generalnie nasz występ live, czy mamy tak nadawać do was, czy wolicie nagranie na YouTubie generalnie, to też mam nadzieję. To też wrzucimy na YouTube'a. Jak da radę. Jak da radę, zobacz, już jest 9 osób, bardzo się ludziom podoba. Ale to ludź z Bydgoszczy jest. Więcej live, napierdalajcie. Dobrze, no, będziemy napierdalać. Razem się uczeszemy, ubierzemy się jakąś ładną tak, garnitury tak. Założymy. Ja już sobie rureczki kupiłem do nagrań. Różowe? Nie, no czarne. Ale po przecenie, stary? Ostatnio była za 69 zł w Berce. Są... Nie, no stary, jest teraz promocja w HM-ie, kupujesz spodnie i mi 40 zł opuściła cenę przy kasie. Wiem, że 40 zł ci dopłacają. No, prawie tak. Dobra, więc mamy tego Starbaza i to jest jakiś Tax Class L Pipe Tobacco z Anaheim, Kalifornia. No i słuchajcie, jak ja sobie pomyślę, ile ten tytoń leżał najpierw w Kalifornii, nie? Bo trzeba pamiętać, o tym, że taki tytoń najpierw leży trochę w magazynie w Stanach, potem płynie na pewno statkiem do Europy. Nie, ja myślę, że oni to w statku, stary, produkują. Wczoraj byłem u kumpla, kumpel mi opowiadał historię, jak koleś zamawiał cały kontener, że tak powiem, telewizorów z Chin, chińskich. I słuchaj, składa zamówienie do Chińczyków i pyta się, kiedy zamówienie będzie u niego. Oni mówią za miesiąc. Oskar też. Oni mówią, słuchaj, że będzie za miesiąc. On się pyta, no dobrze, będzie za miesiąc, a kiedy zaczniecie to produkować? Za miesiąc. On się pyta, jak to? No na statku będziemy produkować. Co ty? Chińczycy, słowo honoru, autentycznie. Chińczycy na statku produkowali te telewizory przed przywiezieniem i przed transportowaniem do Polski i wtedy dostał to. Może tak samo było z tym, słuchaj. Chińczycy się wzięli za produkowanie Myślisz, że mają na statku plantację tytoniu po prostu i melasy, tak? Melasy produkują? Właśnie tak, ja myślę, że mają szklarnię ogólnie. Nie wiem, to by był hardcore generalnie. Ale tak, no to tak trochę smakuje. Generalnie ja mam wrażenie, że... To jest miód. Gliceryna.
i gliceryna i smak, bo flavor to smak. Dokładnie. Virginia Tobacco. No, więc wszystko jest robione w innym stanie. Flavor jest z Virginii, tobacco jest z Anaheim, a to jest 2005 jest... rok. Mam nadzieję, że to nie jest drogą produkowania. Właśnie, bo nie ma daty, kiedy to zostało zrobione. A powinno być. Jest tam, nie, bo to jest Starbucks Tobacco since 2005, czyli że istnieje firma 6 lat. No dobra. No powiedzmy sobie szczerze, że nie jest to najlepszy tytoń, jaki paliliśmy, ale tak samo pisał o tym Wojtek, no, że jemu nie smakował. Mi powiedzmy jakoś on jeszcze smakuje, ale mnie wkurza, że ja nie mogę sobie jakby zidentyfikować tego smaku, tak? Jak biorę bucha, to... miód, czujesz miód? Zaraz ja nie czuję w ogóle. No nie wiem, trzeba spróbować. Spróbuj czuć miód. Jaco Waco jeszcze przyszedł. No, witamy Jaco Waco. Jest 6 osób na czacie, 9 osób, 10 osób nas ogląda. Oj, Wojtek nas ogląda. Ciekawe, czy Wojtek to jest Wojtek ten, który nam wysłał ten tytoń. To mógłbyś Wojtku na czacie napisać. Co do tego, że... Czuć miód? Nie, czuć. Nie skupiłem się na tym, sorry. To po co jarasz, powiedz mi? Cześć. Cześć! Cześć! Nazywam się Kamil Steinba i kręcę vloga technologicznego. Słuchajcie, bo chciałem jeszcze powiedzieć, miodu za chuj tu nie czuję. Może właśnie pobawmy się w identyfikację tego, co tam jest w środku, a ja opowiem to, co chciałem powiedzieć. Co do tego dźwięku, że on się trochę rozjeżdża z wideo, to jeśli tak będzie... I faktycznie sobie zobaczymy to... To za spodnie Marta pisze. O. Loda. Marto, loda za spodnie... Nie, bo to jest tak. Zrobię... U nas to... Kupisz mi loda, zrobię ci spodnie. Tak mówią Chinki. Ale one nikogo nie przekonają w ten sposób. Zależy jaka marka spodni, stary. Bo oni tam wszystko uszyją. Ty nie wiedziałeś, że oni tam przecież mają... Stary, no przecież... te wszystkie obudowy do Apple'a i tak dalej, to kurwa Chińczycy produkują. No tak, stare. A to? No, ale najlepsze jest, a propos Chin, że ostatnio siedziałem na spotkaniu, tak, i jedna z dziewczyn, z którą miałem spotkanie, miała laptopa Asus, ja miałem laptopa Samsunga, oba laptopy były 13-calowe i to, co było najśmieszniejsze, to te dwa laptopy wyglądały tak, jakby wyjechały z innej fabryki, stary. Niczym się nie różniły, tylko logiem. Obczajasz to? Wiesz, to się tak rozpierdala. Mnie rozpierdala, że Apple... Ta fabryka na F się jakoś nazywa. Tak. Pozwało Samsunga. Aż z tego, co się doczytałem, zaraz powiem to, co chcę powiedzieć. Tylko, że nie mogę się tego doczytać tutaj. Bo jeszcze wczoraj było. Usunęli to, słuchaj. Usunęli to. W tym wypadku zrobię ci loda, a potem nagroda spodnie. Nagroda. No, Krzysztof, naprawdę. Krzysztof, ja nie wiem, czy mamy to potraktować. Nie mówcie takich rzeczy Amalowi. Osobiście. Nie mówcie takich rzeczy Amalowi, bo co się zacznie. Tak. Nie, bo jak Krzysiek mi pisze, że w tym wypadku zrobię ci loda, to ja nie wiem, jak to ma traktować, stary. Ale jakbyś zrobił loda Amalowi, to na pewno by ci zrobił tyto. Nie. Bananowy. O Jezu, chodziło mi o Chinki. No dobrze. A czy ja ci wyglądam na Chinkę? Czy kulinkę. Foxconn, stary. Foxconn, a wiesz, no. Tam ludzie umierają, stary, robiąc maki. Popełniali samobójstwo. No. Kilkadziesiąt osób popełniło Foxconnie samobójstwo. Ja się doczytałem, że tak naprawdę Samsung robi maki Apple'owi, a dla Samsunga sprzęt robi Foxconn. No. No a Samsunga pozywa na Apple. Przykład w iPadzie, czy nie wiem jak w Macach, ale wiem, że w iPadzie pierwszym albo drugim na początku były ekrany Samsunga. I to, co mnie najbardziej rozpieprza, to, że kupujesz sobie na przykład smartfona jakiegoś Samsunga, takiego chujowego i to ledwo działa, nie? A to wszystko robi jedna firma, nie? I o co chodzi, kurde, że jeden... O, jest czat, jest, to teraz ty się zaloguj na czat. Bo to tak wiocha, że mnie nie było na czacie, ty jesteś?
Oczywiście, że jest. Say something, a ty nie masz nic do powiedzenia w tym momencie. Ja nic, no napiszę coś. O, Wojtek, to jest ten, to jest Wojtek, ten Wojtek. To ty jesteś? Tak, no elo, dzięki za recenzję. Wojtek, o, wyłącz to, wyłącz to. Wyłącz to, bo ty już puściłeś, bo Amal już chciał sam siebie oglądać na drugim komputerze. Musisz tutaj kliknąć jeszcze raz. No, jak sami widzicie, Amal pojawił się na czacie i teraz z wami nie będzie rozmawiał w ogóle za pośrednictwem kamery, tylko będzie pisał, bo on jest nieśmiały. Ja się mało śmieję, jestem nieśmiały. Mało się śmiejesz! Porównam do ciebie, ty jesteś śmiały, ja nie. No tak. Ja się wstydzę strasznie. Ja jestem poza tym porządny. Wstydzę się odmawiać. Wojtek Maciejewski, stary, gdzie ty? 11 osób nas ogląda, gdzie jest napisane, ilu jest na czacie? Tutaj. 8 osób. No to zajebiście. 8 osób, 11 nas ogląda. Może Kamil też nas ogląda, ale wydaje mi się, że jakby Kamil nas ogląda, to by wszedł na czata. No chciałby nam pojechać trochę. Dobra, słuchajcie. Nie wiem tak naprawdę, co mam wam powiedzieć jeszcze na ten temat. Do tego może was się zapytamy, w jaki sposób wy nabijacie fajkę. Czy też robicie w ten sposób, że po środku, tak jak Korczas, robicie taką jedną większą dziurkę i od tej dziurki odchodzą cztery, też takie duże, a potem siejecie małymi, bo Korczas według Korczasa, tak, bo według Korczasa wtedy to wszystko lepiej tam leci ten dym i tak dalej, i tak dalej. Co palimy? Wiktor się pyta. Wiktorze, palimy Starbaza Exotic Code 69, czyli 69 tak zwane palimy. No. Słuchajcie. Amal się zapytał. Może konkurs byśmy tak, generalnie. Czy możemy zrobić konkurs? Chcecie w ogóle konkurs? Moglibyśmy myszkę wam dać do wygrania. Ale tym razem. Na co moglibyśmy konkurs zrobić, stary? Koszulek jeszcze nie ma, obiecywaliśmy. No sorry. Ale myszkę możemy wam wysłać. Myszkę taką do notebooka małą. Taką. Taką. Ona jest taka. Taką. Przeciętny rozmiar. No. Europejski. Także co, jesteście chętni na konkurs, czy nie? No i chyba nikt nie jest chętny. Nikt nie chce myszki dostać. Nie chce. Jakbyśmy powiedzieli, że wyślemy im Starbaza 250,5 kilo, no to stary każdy by był. No oczywiście. O ja. Tak, wszyscy chcą konkurs. Zacz. Ja chętny. Dobra, robimy konkurs. Robimy konkurs. Ale jeszcze nie mam pomysłu jaki. Na najlepsze cycki. Konkurs na najlepsze cycki. Ale Marta musisz być pokazać. Gołe, musisz... bez stanika. Tylko, że jak pokażesz cycki, to my będziemy chcieli więcej. Także nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Przynajmniej ja, bo Maciek jest, ty masz dziewczynę? Mam, niestety. W tej sytuacji to niestety. Dobra. Ładnie sobie palimy teraz, tak? Właśnie tak się zastanawiam, co... Bo szczerze mówiąc... Ja mam pomysł, no. Jak ktoś by próbował nas sparodiować. No. Weźcie jakiegoś kumpla i nagrajcie film, wrzućcie go nam na walla. I kto nagra film, film, który nam się najbardziej spodoba, nasza parodia, nas dwóch, recenzja jakiegokolwiek tytoniu, czy recenzja jakiejś fajki, czy czegokolwiek innego. Ta osoba dostanie myszkę. Nasza parodia to jest zajebiste. Możemy się pośmiać. Będziemy mogli w końcu siebie oglądać. Bo szczerze mówiąc, nie oglądamy się. Maciek, lubisz się oglądać? Oglądać? Nie, wiecie co? Jak oglądam. Ktoś napisał cycki. Wiesz co, może ja wejdę. No już wejdę. Lubisz wchodzić. O, pedober. Dobrze. Takich cycków dla pedoberów to raczej nie chcemy. To nie, to odpada zupełnie, ale info dla Marty, że może z koleżankami nagrać nago. Naszą parodię. A ma fajne koleżanki, ja widziałem. Wojtku, to, że nam Starbucks ładnie dymi, to chyba jest zasługa tylko Korczasa, ale musisz węgiel chyba dorzucić, stary, bo... Na trzech będziemy ten...
Na trzech, tak. Ale ja myślę, że na jednej nabitce, bo to jest nasza pierwsza nabitka, się tak. Nie skończy, bo ten tytoń da się generalnie palić. Kamil jest, ale nie wchodzi. No. Czekaj, dobra. Szukam tu. Dobra, wiesz, dobra, bo nie mam. Nic nie szukaj. Tobie to powinni zabrać takiego laptopa, stary, bo... Mi to wszystko powinni zabrać, stary. Ja w pracy tego trzymam, stary, obsługuję klienty i na dole tam jest, nam przepraszam bardzo. No, co? Ty gadasz? I opierdalam stare Simsy. Simsowie. Chyba żartujesz, kurwa, teraz. Kamilu, wejdź! To inaczej, bo to chodzisz, było Andrzeju wchodzić. Andrzeju wchodzisz. Oglądaliście Andrzeja, taki film, podrywaczki.pl. Andrzej, taki 26-letni prawiczek. My z Maćkiem mieliśmy straszne polewy oglądając go. Maćkowi się spodobała ta aktorka generalnie. Tak, strasznie mi się spodobało. O Boże. Dobrze, słuchajcie, bo to już jest 20 minut. No nie wiem. To a mamy... już nie chcecie nas oglądać. Właśnie, chcecie nas oglądać, czy nie chcecie. Bo my zaraz musicie się nas o coś rozbierać, bo to jest musicie się nas o coś zapytać, bo my nie wiemy tak naprawdę, co mamy wam teraz powiedzieć. Bo nam już się gadka na temat tego Starbaza skończyła. I za bardzo właśnie nie wiemy, co mamy dalej o nim powiedzieć. W ogóle takie pytanie jeszcze mam tylko do Wojtka, czy... O, ja tu spróbuję się przybliżyć. Bo tutaj... mam wrażenie, że ten tytoń się trochę wylał. Czy tobie się ten tytoń wylał w domu, Wojtku, czy podczas podróży, że tak powiem? Ale co to za różnica jest? No nie wiem, no stary, tak rozkminiałem, nie? Bo tak zapakował go zajebiście porządnie i był taki, wiesz, wylany. O, zobacz, Krzysztof się pyta, Krzysztof, czy jesteśmy prawiczkami. Nie, Krzysztof się pyta, to może poruszymy temat prawiczków. Krzysztof, a wiesz coś na ten temat? Ja nic nie wiem o prawiczkach. Jesteś prawiczkiem? Wszyscy jesteśmy prawiczkami. No oczywiście, seks po ślubie. Tylko. Oczywiście, powinniśmy nagrać taki w ogóle fanpage nowy. Wszyscy jesteśmy prawiczkami, stary. Jeśli lubię, to by było. Znaczy, wydaje mi się tylko, że... Nie, niewiele by było. Ta jasne. Co, Marta, ta jasne? Nie wierzysz nam, że jesteśmy prawiczkami? Możesz sprawdzić. O Boże. Kurwa, nie leci już w ogóle. Stary. A mnie głowa boli już, słuchajcie. Trochę, ale ja bym zajarał sobie jeszcze. Ja bym rozpalił węgle. Ty idziesz, czy ja mam się rozpalić? Bo jak jeden z nas dostanie, to by nie trzeba coś mówić. To no. Jest sucho jak w radiu. Tutaj nie no, tu się... nie ma ciszy. Tu nie ma cięć. I nie ma ciszy, stary. Ja myślę, że możemy 25 minut nagrać, a potem to już niestety będziemy musieli zakończyć tą bajkę. Myślę, że albo możemy wrócić chyba, czy jest sens? Masz jakiś tytuł? Ja miałem wziąć dwa jabłka, ale już chyba testowaliśmy. To masz jakiś tytuł w domu jeszcze, którego nie recenzowaliśmy? Był banan i kokos. Nie wrzuciłeś tego. Czego nie? Banan i kokos tego... Nie wrzuciłem tych? Nie. No to może nagramy, nie wiem. W niedzielę? Możemy w niedzielę się z wami umówić, że nagramy też o 20. O, w niedzielę mam wolny weekend. No, w niedzielę nagramy live o 20 i zapalimy Wojtku, kokosa. Mnie łeb napierdala, bo ja wcześniej paliłem na samorozpalnych dwa jabłka, dlatego to jest przyczyna. Ale ja zjadłem sobie danio, że tak powiem, bananowe mi w połowie przeszło, a teraz znowu palę, także... Ale ja się nie boję, ja jestem przygotowany na to, że ja umrę od ciszy. Tak jak Freddie Mercury poinformuje świat... No marło od kutasów w dupie akurat. Stary, no ja nie wiem, czy ty chcesz tak umrzeć. Łóżking. To Marta ciągle o seksie, stary. Ja nie wiem po prostu, o co chodzi. Zobacz, ale można powiedzieć, że weź bucha łączy. Tu już się Marta z Krzysztofem niedługo ustawią. I Kamil będzie zazdrosny. No. 8 osób jest. Ty, wiesz co, jakbym zobaczył tutaj Seshina albo Korczasa, to po prostu bym... Ciekawy jestem, co by Korczas miał do powiedzenia na nasz temat. Że jesteśmy lamusami pewnie. Co sądzicie o Korczasie? Oglądacie go w ogóle? Tak szczerze. Właśnie, napiszcie szybko, bo macie 30 sekund. Napiszcie. Znak zapytania, kto to jest Korczas? Nie. Nie. Ale nie znacie, nie lubicie go, czy co? O Jezu. Dajcie ale patrz.
Wiesz, ilu fanów nam przysporzył nasz hejterski film na YouTubie o Seishinie stary? Dużo. Dużo, to była dla niego reklama, ja nie wiem, on się strasznie na nas oburzył, kazał nam skasować ten film, a to była reklama, bo to działa stary na tej zasadzie, że my umieszczamy film, czy mówimy pozytywnie, czy negatywnie, to jak wpisujesz sobie Seishin, to i tak wyskakuje jego profil i nasz. Jak ktoś nie oglądał jego profilu, to wchodzi na jego profil, chcąc czy nie chcąc. I sam ocenia wtedy, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba. Także to była dla niego reklama, dlatego nie rozumiem, dlaczego on się oburzył. My po prostu żartowaliśmy sobie z niego, to prawda, to były jaja w dużej części. W dużej części, dobrze, że to... To jest fajne, ja ogólnie bez humoru. To 25 minut mi głowa boli, ale ja jeszcze zapalę sobie, wiesz? No chyba jeszcze raz zajeram. No. Ale to już poza anteną. Dokładnie, poza anteną. To co, niedziela 20 live? Niedziela 20 live. Informujcie znajomych. Marta, ty bierz koleżanki swoje. I niedziela o 20 nagrywamy, lecimy live. Dokładnie. Słuchajcie, to by było na tyle. Mamy nadzieję, że wam się podobało pierwsze nasze nagranie live. I co? Żegnamy się. Amal coś ja napisał na czacie do niedzieli. Ja będę w Bydgoszczy. Jak będę w Bydgoszczy. Marta, jak nie będziesz w Bydgoszczy, to będziesz z nami tutaj. I spróbujemy tego 6-9, jak znaczy, bo nie wiedział, jak smakuje. No. Dobra. Słuchajcie, do zobaczenia i co? Widzimy się w niedzielę. Widzimy się w niedzielę, 20.